Od znalezienia do zamieszkania, jak kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny, krok po kroku, rynek pierwotny. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Rona Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości może sfinansować dzisiejszy odcinek. No, co tu dużo mówić. Jak kupić mieszkanie na kredyt, krok po kroku, rynek pierwotny. Moi drodzy, bierzemy dzisiaj na tapetę. Chciałbym, żebyś zrozumiał że ten odcinek jest swego rodzaju rozszerzeniem odcinka jak kupić mieszkanie na kredyt krok po kroku na rynku w Turnym. Dlaczego jest rozszerzeniem? Jest w zasadzie kontynuacją, ponieważ 90% tego co mówię tam ma zastosowanie również na rynku pierwotnym. Także moi drodzy, nie chcę się powtarzać, po prostu warto jest, żebyś tam zajrzał i obejrzał. Koniecznie obejrzał ten odcinek, link znajduje się w opisie, ponieważ jest tam masa różnych bardzo wartościowych rzeczy, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę bez względu na to, czy to jest rynek pierwotny, czy to jest rynek wtórny. A jeżeli kupujesz na rynku pierwotnym, czyli mieszkanie, które nigdy, nikt, nikt tam nigdy nie mieszkał, jest to właśnie mieszkanie z rynku pierwotnego od dewelopera, ale oddane do użytkowania, no to cały proces jest już identyczny, jakbyś kupował na mieszkanie na rynku wtórnym, więc tym bardziej zachęcam. Natomiast no, warto, warto jest oczywiście zwrócić uwagę, jakie są różnice w zakupie, na kredyt hipoteczny między rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym, ponieważ takie różnice oczywiście występują. No a u mnie jak zwykle sam konkret, więc masz na ekranie w tym momencie rynek wtórny, scenariusz, gdy wszystko idzie po naszej myśli, na nim będziemy głównie tutaj bazować, ponieważ to jest nasz punkt wejściowy i chciałbym, żebyś zrozumiał, że Pierwsza różnica między rynkiem wtórnym a rynkiem pierwotnym polega na podpisaniu umowy przedstępnej. Na rynku wtórnym mamy wybór, czy podpisujemy umowę przedstępną ze zbywcą, czy to u notariusza, czy też bez notariusza w formie umowy cywilnoprawnej. Jaka jest różnica między umową cywilnoprawną a umową u notariusza? Wspominam, moi drodzy, w kursie, który dołączyłem, kursie o tym, jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kurs do tej pory był płatny, dzisiaj jest dla Was za darmo na platformie YouTube. Jest tam moduł, zresztą. Zobaczcie sami, zwróćcie proszę na ekran. Właśnie widzicie poprzedni odcinek z tej serii, a więc jest to odcinek o rynku wtórnym. Wchodzimy w szczegóły tego odcinka. Jest link jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Otwiera nam się cała playlista moi drodzy i jest drugi, te, drugi moduł umowa przestępna mity związane z nieruchomościami. Czyli no, po prostu temat związany z umową przestępną. Na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Także zachęcam do zajrzenia w playlistę. Widzę, że Wy tego nie oglądacie. Ale to nic, będę z tego robić po prostu osobne odcinki na kanale. No a teraz wracamy do prezentacji. Chciałbym, żebyś zrozumiał, że na rynku wtórnym mamy wybór pomiędzy podpisaniem umowy przestępnej ze zbywcą, pomiędzy umową cywilnoprawną lub też umową sporządzoną przez notariusza, podpisaną u notariusza. Na rynku pierwotnym. Takich wariantów nie mamy. Zawsze podpisujemy umowę przestępną ze zbywcą u notariusza. W tej chwili zmieniłem slajd na rynek pierwotny. Cofnę jeszcze, żebyś zobaczył różnicę. Różnic nie ma dużo, ale są istotne. Poza właśnie to podpisanie, podpisanie umowy przestępnej, Kolejnym z takich, z takich różnic jest, jest moment, w którym podpisujemy umowę u notariusza, która przenosi prawa własności ze zbywcy na nas, czyli na, na kupującego. I zwróć proszę uwagę na, na prezentację. Więc podpisaliśmy umowę przestępcą ze zbywcą. Następnie zebraliśmy dokumenty, wypełniliśmy wnioski do, do banków, czekaliśmy na, na decyzje kredytowe, otrzymaliśmy decyzje pozytywne, spełniliśmy warunki do umowy, podpisaliśmy umowę kredytową ze zbywcą. Przepraszam, podpisaliśmy umowę kredytową z bankiem i do tego momentu mamy praktycznie taki sam proces. I tutaj na rynku wtórnym, cofnę ten ten moment. Tutaj na rynku wtórnym pod podpisaniu umowy kredytowej mamy już spotkanie u notariusza ze zbywcą, czyli przenosimy prawo własności nieruchomości ze zbywcy na kupującego. Natomiast na rynku pierwotnym, ze względu na to, że nieruchomość jeszcze jest w budowie i ona nie jest oddana do użytkowania, więc ona fizycznie jakby nie, jest, nie możemy jakby jej nabyć, ponieważ ona cały czas jeszcze nie istnieje, no to musimy poczekać nie tyle na, na, na moment, kiedy ta nieruchomość zostanie skończona, co oprócz tego, że zostanie skończona. Potrzebujemy poczekać na moment, w którym zostanie oddana do użytkowania, więc nastąpi oddanie nieruchomości do, do użytkowania. Na to są oczywiście stosowne, że tak powiem, umownie komisje, dokumenty. Gdy to wszystko zostanie już uprawomocnione prawnie, odpowiedni czas upłynie, wtedy możemy podpisać umowę przeniesienia praw własności u notariusza, tak? czyli jest to spotkanie u notariusza. I jeszcze z takich, z takich niuansów, które warto gdzieś tutaj wspomnieć, no to chociażby ten moment, że nie wiemy tak naprawdę ile ta budowa będzie trwała, a tym samym nie możemy gdzieś tam jasno stwierdzić, że, że powiedzmy, od momentu, kiedy podpisaliśmy umowę przestępną z deweloperem, do momentu, kiedy się wprowadzimy, to minie po prostu więcej tyle i tyle czasu. Oczywiście deweloper zawsze gdzieś tam uwzględnia, jak długo będzie budował tą nieruchomość, niemniej w praktyce może się okazać, z różnych względów, jak na przykład pandemia, którą mieliśmy gdzieś tam nie tak dawno temu, może się okazać, że, że te budowy po prostu się wydłużą i wtedy też wydłuży się nasz nas, nas, nas czas tutaj związany z, z, z tym wprowadzeniem się. I teraz, jeszcze co ważne, jeżeli chodzi o, o moment budowy, to chciałbym, żebyś zrozumiał, że jeżeli już nawet jedna transza kredytu została uruchomiona. Czyli jesteśmy tutaj już powiedzmy w dziewiątym tygodniu. Pierwsza transza krytu została uruchomiona zgodnie z harmonogramem to okazuje się, że my już płacimy w tym momencie ratę, ratę kredytową. pełną niepełną ratę od całego krytu, ponieważ że cały nie został uruchomiony, ale płacimy ratę już od tej kwoty, która została uruchomiona. Czyli na przykład pierwsza transza polegała na tym, że mieliśmy wpłacić powiedzmy 50 tysięcy do tych krytu, to płacimy ratę od 50 tysięcy, ale nie pełną ratę, a tylko i wyłącznie ratę odsetkową pełną ratę będziemy płacić dopiero wtedy, kiedy zostanie uruchomiony już absolutnie cały kredyt, a ten zostanie uruchomiony nie tyle w momencie, kiedy już wszystkie pieniądze zostaną przesłane do dewelopera, a najczęściej zostaje uruchomiony kredyt w całości dopiero wtedy, kiedy my uruchomiliśmy ostatnią Transzę na, na wykończenie tej nieruchomości. Tak? Także dopiero gdzieś, gdzieś w tym momencie, gdy ostatnia transza została uruchomiona, nasz kredyt jest płacony pełna rata kapitałowo-odsetkowa. Oczywiście pamiętajmy również o tym, że na rynku pierwotnym, tak jak i na rynku wtórnym, mamy dostarczyć odpis księgi wieczystej tej nieruchomości, w której bank jest pisany. Czwarty dział, dział hipoteki. Tym samym bank będzie miał zabezpieczenie nieruchomości, zdejmie nam ubezpieczenie pomostowe, a my będziemy płacić niższą ratę. I tak samo jak i przy rynku wtórnym, e, ważny jest moment dobrania ekipy remontowej, chociaż tutaj on jakby jest ten, ten, ten temat związany z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym jest, jest ułatwiony, ponieważ często to deweloper wykańcza nam nieruchomość pod klucz. Często mamy taką możliwość. i Jeżeli ktoś nie chce szukać, nieruchomości, szukać sprawdzonej ekipy remontowej, nie ma dostępu do takich osób, no to sądzę, że, że może to być ciekawym rozwiązaniem. I tak moi drodzy, wygląda różnica między rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym. Zakup nieruchomości krok po kroku na kredyt mieszkaniowy. No sami widzicie, że całe przedsięwzięcie warto jest zaplanować w czasie, ponieważ jest cała masa różnych rzeczy, które gdzieś tam mogą wyjść po drodze. Jest ta, ta układanka składa się z wielu pudzy w zasadzie jest to. Tak jak wspomniałem już w poprzednim odcinku, ciąg przyczynowo-skutkowy. Jak na początku coś zepsujemy, no to całe przedsięwzięcie po prostu legnie w gruzach. To też ciekawe porównanie w kontekście budowy domu na przykład, tak? Więc, moi drodzy, co na koniec? No, nie chciałbym Was zostawiać z niczym. Inaczej, innymi słowy, mówiąc językiem korzyści, chcę Was zostawić z pełnymi rękami ciekawej nowej treści, więc zwróć proszę uwagę na ekran. Jeszcze raz powtarzam, w odcinku tym, jak i w poprzednich wchodzicie w opis pod filmem, jest tam link do całego kursu jak kupić mieszkanie na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Skoro i tak wytrwałeś do tego momentu, to znaczy, że ciekawiście to, co mam do powiedzenia, więc więcej tego typu treści, jeszcze bardziej szczegółowej, jeszcze bardziej wgryzającej się, wiecie, w te niuanse, no, macie po prostu w całym kursie. Zwróćcie uwagę, idealny klient, idealne dochody, idealny wyciąg bankowy, idealna nieruchomość, prawo do użytku gruntu, wycena nieruchomości, umowa przedstępna, koszty, to wszystko macie rozbite na czynniki pierwsze w kursie. Także link w opisie, zapraszam do skorzystania. Jeżeli macie propozycje kolejnych odcinków, jak wiecie, czytam komentarze, bardzo często na nie odpisuję. Piszcie proszę w komentarzu, jeżeli macie jakieś propozycje. Jestem otwarty. No cóż, biorę się niebawem za kolejne odcinki. Powiem trochę co u mnie. Kolejne odcinki to będzie początek listopada, czyli początek grudnia, oczywiście 2023, a więc przegląd jak wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznych, co się, co się opłaca, co się nie opłaca. Później w połowie z grudnia będzie ranking, a później robię małą pauzę. Aż do początku roku. Wtedy będę gdzieś rzucać trochę beletrystyki. Jest nagranie z Wojtkiem, woźniczką, który zaplanował wyjazd z rodziną, z wujką, dzieci do Azji na 6 miesięcy. Jeżeli ciekawi cię ta treść, to zapraszam w link w opisie. Od razu podaję link do tego filmu. A premiera będzie gdzieś pewnie w połowie, w połowie grudnia. W tym odcinku to jest wszystko. Do zobaczenia. Cześć!